że to polega, że ja mogę pomóc sobie tylko w ten sposób, jeśli pomogę komuś innemu, to mówię, no to jest jakieś, mówię, no porąbane, a to już, a trochę już byłem w tej wspólnocie. I mówię, no jak to? I później nagle zacząłem kojarzyć o tej przypowieści, że ten rolnik znalazł ten skarb i zaczął go rozdawać. Nie? I ja mam szereg takich grup. No nie mam jedno tam dwie grupy takie ogólne, tam po 300 parę osób. Jedną taką mniejszą dla tych, co prowadzą te grupy, i jedną taką sponsorską. Nie? I ja dość dużo dostaję takich różnych fajnych rzeczy, nie? Takich złotych myśli, takich recept na życie, to jest wspaniała modlitwa i tak dalej. I mówię, to jak dostaję, to dostaję dla siebie. Nie, nie będę się tym dzielił, bo to ja dostaję dla siebie. A okazuje się, że to nie można tak. Że jak coś wiem, to powinienem się tym podzielić. Tylko o co tutaj chodzi? I to mam przerobione, to wam mówię, sprawdziłem przez wiele lat. Że jak coś zrobię dobrego i się tym pochwalę, to już nie ma tego. To już nie działa. Więc tak, zrobię coś dobrego, tak jak ty, Mariusz, mówisz, nie? Pomogłem komuś i to mnie trzyma. Ale jak zacznę o tym mówić, to mnie to od razu zobaczyłem, mówię, co się dzieje? Mówię, było tak fajnie, tylko zacząłem o tym gadać, od razu mi zjeżdżało. I później tam mi pastor to próbował tłumaczyć. Oczywiście powiedział, żeby nie mówić o tym, ale do mnie to nie dochodziło. Mówię sobie, to po co pomagać? Ja mam o tym nie mówić. To w dupie z taką pomocą. Nie? Najchętniej bym napisał gdzieś jeszcze, żeby to. Tak jak to robią ci amerykańscy celebryci. Nie? Tam przychodzi do domu, tam masz kamery przypadkowo, dziennikarzy ze 20 przypadkowo udzielił pomocy tam komuś. I mnie się spodobało kiedyś, to chyba Gienek mi to powiedział i mnie to zastanowiło, go tam namawiali go na jakąś tam wpłatę, tam ktoś jest ciężko chory, tam tego, weź pomóż. A Gienek mówi, dobra, to ja pojadę i pomogę tej osobie, do ręki. Tak. I ten. Ja mówię, tak, to chyba w ten sposób trzeba robić, ale o tym nie mówić, nie? O tym nie mówić. I zobaczyłem, że jest to bardzo trudne. Niestety. No, powiem tak, że łatwiej jest pomóc, a trudniej jest nie mówić o tym, nie? Ja bym sam z chęcią na siłę niektórym osobom wmówił, ile ja im pomogłem. Byś ty durnio wiedział, gdyby nie ja, to tego. Ale to niestety tak nie działa. Nie? Tak nie działa. Nie? Ja pamiętam, jak mój najstarszy syn, była jakaś wigilia, i on mówi, idę do mojego nauczyciela podziękować mu, że mnie nauczył grać na gitarze, nie? A to jest kolega mój, który grał ze mną w zespole, któremu zapłaciłem pieniądze, żeby po mnie, jak ja go zacząłem uczyć, nie? Widziałem, że nie mam takiej szybkości, ani takiego talentu, jak miał mój syn, żeby ktoś go uczył. Tak to się mówi, rasowy gitarzysta, nie? No ja myślałem normalnie, że mnie krew zaleje, jak ja to usłyszałem. Do człowieka, który mi pomógł. Nie?
który mnie nauczył grać na gitarze. Ja mu oddałem swoją gitarę. No ale i to niestety boli, ale co tu boli? Czy to jest, czy to boli te ego, czy to boli te zło, co jest we mnie, nie? Że nie jestem w stanie nic zrobić bezinteresownie i tak naprawdę za wszystko chciałbym, żeby mi zapłacili, nie? Za każdą jedną rzecz, którą robię, nie? Żeby to było wymierne, nie? No i to się okazuje, że to jest też, to są te takie proste rzeczy, które ja, tępy, to też się od Felka nauczyłem, tępy, cham, muszę uczyć się latami. Ale ja wam powiem, że mógłbym powiedzieć, bo tam tak naprawdę to ostatnio myślałem, że już umieram, nie? Ale ja się cieszę, że chociaż jeszcze za tego życia do mnie dochodzi, to dochodzą te prawdy, nie? Tylko jest jeden problem. Ja nie mogę tego przeskoczyć tak całkowicie, nie? Żeby to się stało takie te oczywiste, nie? A jestem człowiekiem, któremu ludzie bardzo, bardzo dużo pomogli, nie? Naprawdę bardzo dużo. I mi się wydaje zawsze, ach, bo ja to doceniam, no tak, bo to mają we mnie tego, oparcie i tak dalej. Ale jak tylko coś zrobią nie po mojej myśli, to niech ich Pan Bóg ma w swojej opiece. Jak ja się potrafię zachować. Wszystko jest fajnie, jak idzie po mojej myśli. Nie? Także, jak to się mówi, płynąc do brzegu, dobrze, że mam tutaj paru takich kumpli, którzy mnie rozumieją. Powiem tak, że jest to zabawa na całe życie. I to nie jest tak, że w pewnym momencie ja zawsze szukałem na meetingu. Mówię, kurczę, ten się w ogóle nie odzywa, siedzi. To on widocznie wszystko wie. To przebudzony. Później gadam z nim na przerwie, mówię, ale dure, ja pierdolę, jakie dno i wodorosty. Nie? Kurczę, no. To się nie dziwię, że on się nie odzywa. Nie? Ale to wyjątek nie stanowi reguły, nie? Powiem wam, że cały czas czuję w sobie taki rozwój, cały czas czuję, że coś poznaję, cały czas czuję jeszcze, nie to, że ej, tu znowu to samo, znowu to wiem. Nie, są nieraz tak jak dzisiaj z tym, tu już było za 5:05, już myślałem, że już tu dojeżdżam, a tutaj remont. A już przejeżdżałem tu kiedyś, jak budowali tą estradę. Już widziałem, co się tu... Nie, oczywiście zapomniałem, że może być ulica zamknięta i naokoło musiałem się cofać. Także mogę mieć pretensje tylko do siebie i taką mieć satysfakcję, że nie mam właśnie czegoś takiego, coraz mniej mam coś takiego, że no tak, no co wy tutaj możecie mi powiedzieć, przecież ja wszystko wiem. Miałem już ten okres, zakończył się po prostu tragicznie. I wiem, że nieraz jest tak, że ta mądrość znowu puka. Ale przecież jesteś naprawdę mądry, nie? Ty pomyśl sobie, nie? Ale wiem, że to są podszepty szatana, że bardzo łatwo to wszystko zweryfikować i bardzo łatwo wpaść w ten kanał. A powiem wam, że nieraz jestem tak bliski tego, że aż mnie po prostu przerażenie ogarnia, że nieraz dosłownie się ocieram
na tą przepaść. Dziękuję bardzo.